Siema, oczywiście zagłuszył nas napis V Recorder is ready, więc ready. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj jest Zeusik i zaczynamy kolejny odcinek z Minecraft. Jak mówiłem, tak, oczywiście, tak, mówiłem, że spadnę. Jak mówiłem, w tym odcinku robimy farmę, więc robimy farmę. Tylko tak, nagrałem odcinek, ale wkurzyło mnie to, się przez przypadek kliknąłem finish i zakończyło mi odcinek, a ja nie lubię kopiować i łączyć filmów, więc od nowa zacząłem. Tutaj właśnie miało być ten, ale właśnie zajarzyłem, że nie mamy wiaderka, więc teraz chwilkę poczekacie, aż ja polecę szybko do kopalni i za chwilę się znowu widzimy. Czekajcie na nas. Za chwilę wracam. I już jesteśmy, oczywiście znowu znaczek For Recorder is ready. I mam dla Was świetną informację. Za parę dni przyjdzie mój selfie stick. No nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Nie obwiniajcie mnie za to, ja po prostu nie mam pojęcia, jak to się mówi. Ale nieważne, z grubsza. Będę miał selfie sticka i zaczyn... Jest, nieważne, chyba źle mówię. No i zaczynamy nagrywać vlogi. Więc vlogi chyba dosyć są jeszcze teraz modne. Mam taką nadzieję. I zaczniemy po prostu nagrywać vlogi. Więc będzie fajnie. Dobra. Tutaj mieliśmy farmę zrobić i stajnie dla Franka, więc spróbujemy to w tym odcinku zrobić. Nie jestem pewny, ile już mamy. Minutę. To jeszcze to powinniśmy zdążyć. Jeśli nie zdążymy. Nie, dobra, zdążymy. Ja wiem bardzo dobrze. I czemu. Jest. Czemu akurat przed domem robię sobie farmę? Nie wiem właśnie dlaczego sam. Sam nie wiem dlaczego, ale dobra. Nie będzie już jak zrobiłem. Czyli tutaj ma być dół, teraz tutaj dół. Tak, dobra. To nie wiem, czy starczy mi do 47 ten nasionek. I nasuwa się kolejny problem. Tak jak latałem, kurde, chyba z 5 minut po jaskini, żeby znaleźć zasrany węgiel, no to znaczy zasrany ten. A kto to? Nie wierzę. Dobra. Fuck off. Nie wiem, dobra. Ja mam pomysł. Napełnię to od razu wodą, bo to kurde też będzie czasochłonne dosyć, więc kolejna ścinka. Widzimy się za chwilę. Dobra. Już jestem. Dobra, ten cały dach zrobiłem z bratem. Znaczy, no nic to praktycznie nie zrobiliśmy. Poza tym, że ja zrobiłem, wypełniłem już szkłem i zrobiłem piętro, na którym chcę zrobić sobie ze skrzyneczkami. W ogóle taki pokój, nie? Ale nieważne. Dobra, mamy nasionka w ekwipunku. Mamy. Więc oczywiście pewnie jeszcze nie starczy mi motyki, jak zawsze. Tak, nie starczy mi. O, idealnie na sam koniec trafiłem. Ale posadźmy już ten cały rządek. Stajnie chyba zdążymy zrobić z tego, co. Oczywiście, kurde, to było trochę czasochłonne, bo musiałem z jednym wiadrem tam oż latać i tam ociąg, że nie. Ty, aż tyle się zużyło, miałem 41. Aha, dobra. Nieważne. Nieważne. Really. Ty, ale noc zaraz. Tu w następnym odcinku już zrobię tak specjalnie, żeby nie spadł na dół. Będzie w ogóle to fajnie zrobione. Przyznaję, wkurzam się, jak spadam o tamonie i potem nie mogę wyjść. Za następny odcinek już tego nie będzie, już to sobie zrobię normalnie przejście. No i fajne przejście. Już nie będzie tak, kurde, znowu czasochłonne, zżerać mi czasu. Potem wiadomo, będę robić jakiś ten. Oj, nie starczy mi nasionek. Wiedziałem, a już nie będę zatrzymywał. Ale nic straconego. Możemy zasadzić buraczki. Tak? Nie, nie możemy.
Stop mózg. Zasadźmy karoc. Szkoda, że mięsa nie może zasadzić. Może jest taki mod, nie wiem. Ja z modami się nie bawię. Czemu akurat musiałem takie miejsce wybrać, w których ciągle spadam? No ale dobra. Już nie będzie. Dobra. Farma zrobiona. I teraz tak, pochodnie. Ale ja pochodni nie mam. Oczywiście, że nie mam. Jak zawsze, to zróbmy już tutaj. Mam w głowie, jak to będzie wyglądać. To zaczynajmy, nie? Nie będzie to jakoś zbytnio ładne. O nie. Ale ja jestem ten hojny. Oczywiście nie chcę drewna marnować. Znaczy to jest na 2, 3, 4, tak? Tak, 4 w górę. Dobra. Już bym pewnie przeklnął, bo to jest dosyć wkurzające, ale wiadomo, jak przy budowie zawsze tak jest w Minecrafcie. Minecraft na telefonie, no kto to wymyślił? Ale dobrze, już się podjąłem tego wyzwania, żeby to nagrywać, no to już będę tego na, to nagrywać, nie? Chwila, chwila, chwila. Chwila! Nie, ja tego tutaj. Ale mam konika. Co by na to, żeby naszego osiołka wymienić na konika? Osiołek byłby smutny. No, właśnie tam u mnie. A zrobię stajnię i to będzie chyba wszystko, nie? I cześć, co mieliśmy w następnym odcinku robić? Zrobimy tutaj sortownię. Nie sortownię, tylko miejsce ze skrzynkami, żebyśmy już mieli ogarnięte. Ogarnięty już ten, po prostu tam będziemy musieli pewnie polatać po drewno. Ja właśnie, to właśnie lubię w Minecraftie, że jak na przykład coś, dużo jest planów, nie? Jeśli grasz na kreatywnym, to wiadomo, cheatujesz i, znaczy nie cheatujesz, tylko masz wszystko, nie? I to jest bez sensu. Na kreatywnym, wow, wiadomo, może sobie pobudować, fajnie jest, nie? Ale wiesz, też ja właśnie tak zbytnio nie lubię na kreatywnym. Dobra. Idźmy się przespać i wiem, już wiem jak to zrobić. Jolo! Ile już nagrywamy czasu? 8 minut. Dobra, będzie idealny czas. Chodźcie do mnie, patyczki moje kochane. A tu mamy wiśniaczków, z którymi będziemy mogli się trenować. O nasze piękne. Fuk. Dobra, nieważne, mam drewno, zabrakło i się wkurzyłem. Ale dobra, nic straconego, nic straconego! Chłopaki nie płaczą. Pamiętajcie, chłopaki nie płaczą, jest taka piosenka. Każdy chyba już zna. Albo ona by tak chciała. Nieważne. Słyszeliście te piosenki? A właśnie, będę mógł niedługo zrobić taką serię, w których pokazuję wam piosenki. O Jezu. Super, że nie zdeptałem. Tak właśnie, Kacperku, zauważyłem, że brakuje drzwi. Akurat jakimś cudem znalazły się w moim piecu. Już chyba wiem dlaczego. Jak grałem z moim bratem, to pewnie mi zrobił praneczka i rozwalił mi drzwi. Super. No ale rzeczywiście istny prank taki.
Taki, który pokazuje, jaka inteligencja, nie, umysłowa. Dobra, ale nieważne. W ogóle widzieliście odcinek Kruszwila? Jak niby... O Jezu! Walnąłem w dzwon i mi w uszek bębnęło. Ajajaj, dobra. Widzieliście odcinek jak Kruszwil z Karoliną tego? Dla mnie to jest fake, ale... A czy chociaż to nie wyglądało jak fake? Nie wiem. Może? Może? Nie wiem. Osiu chyba nie przejdzie przez takie coś, nie? Chyba nie. Ale i tak zrobię bramkę na wszelki wypadek. Żeby nie było. A nie, Osio. Nie, Osio przez dwie przychodzi. Co? What the hell? Nie, dobra. Siedzieć tu. Siedzieć tu. Osioł? Osioł, co ty robiłeś z nimi? O Jezu. Albo co oni z tobą robili? Biedny osiołek. Zgwałciliście mojego osiołka. Wygnoi zasrane. Ty widzieliście, widzieliście ile tam było kur? Oni kurde sześciokącik robili? Zasrańce? Nie przejdzie przez to. I zaraz ty kurczak. Ha, 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 chodź tu osiołek. Mieliśmy dla ciebie stajnię zrobić. Masz tu siedzieć. Dobra, stajnia zrobiona. Potem oczywiście ją trochę podkoloryzuję. Osiołek, mam nadzieję, że masz fajne miejsce. I tak. To by chyba było na tyle, bo właśnie mówiłem, że w następnym odcinku zrobię. Zrobię. Kurde, nie wiem co. No, że w tym odcinku zrobię stajnię i farmę. Dotrzymałem słowa. Ładny domek, może nie aż taki ładny. Ja o wiele robię lepsze. Będę mógł wam zrobić nawet odcinek z projektami moimi. Ale to już niedługo, więc żegnamy się do usłyszenia w następnych odcinkach. Papotki!